uczyłam, wypełniałam dziennik, planowałam następne zajęcia, a oprócz tego robiłam, żeby one wiedziały, jak do tego się podchodzi. Podobną pracę już kiedyś robiłam. No, jest to jakieś symboliczne pokazanie postaci mężczyzny i kobiety i symbolu może ciepła, może miłości, może dziecka. Można to sobie tłumaczyć na różne sposoby. Jest to tkanina ciepła, ta kompozycja jest właśnie taka wyciszona. No to jest pani Krysi praca. Pani Krysia z wykształcenia jest biologiem. Obserwacja natury. Myślę, że już ładnie skończyła. To dokładność chemika. Druga pani Krysia, Tasiek, która z wykształcenia jest chemikiem, jest bardzo pracowita, bardzo dokładna w tych swoich pracach. Nie tak jak tylko. I tu właśnie ona nauczyła się łączyć kolory. I te kolory bardzo fajne, no bardzo staranne. Praca druga, w której jest pokonana następna trudność. Przestrzeń tej tkaniny. Ona jest przestrzenna, ona jest ażurowa i nawet ja nie ośmieliłam się dotąd robić tkanin ażurowych. A pani Krysia opanowała i świetnie to wykonała. Marta jest ciekawe założenie tej tkaniny. Początkowo przy wypełnieniu na ramię tej przestrzeni mnie przypominała ona jakąś ceramiczną tabliczkę sprzed wieków z jakimś rysunkowym zapisem. Później troszkę tam zmieniła te kolory i jak ja zauważyłam jakieś podobieństwo właśnie do ceramiki, miałam zapas takich koralików z gliny wypalonych przeze mnie. Okazało się, że bardzo fajnie pani Marta wykorzystała te koraliki na wykończenie. No i nie bardzo była przekonana, czy potrafi. Jednak jak się zmobilizowała, tylko brakowało jej czasu, bo jest w okresie, kiedy ma małe wnuki. I bardzo często musi się tymi wnukami opiekować, tak, że brakowało jej czasu. Mimo tego problemu wykończyła, zaczęła, nawet nie robiła specjalnie projektu, tylko wyszukała reprodukcję malarstwa. Ciekawą reprodukcję malarstwa. Marzy mi się, żeby tak jak jest sławna na cały świat bolesławiecka ceramika oryginalna, żeby tak właśnie ta tkanina rozsławiła również Bolesławiec w świecie.